Witam Was na kanale Szkoła Chmielu w serii filmów związanych z domowymi wyrobami innymi niż piwo. Dzisiaj na tapetę będzie szła kiełbasa myśliwska podsuszana. No tutaj to jest taki mój totalny eksperyment. W zamrażarce znalazłem dość ładny kawałek szynki z dzika, no i postanowiłem zrobić z niego kiełbaskę. Kiełbaska jest w proporcji kilogram mięsa z dzika, szynki z dzika i kilogram tłustej łopatki wieprzowej. Łopatkę wieprzową wcześniej miałem akurat w solance i tutaj popełniłem mały błąd, przed którym Wam przestrzegam. Jeżeli będziecie solić potem mięso, to trzeba pamiętać, że było na przykład w solance. Ja nie wziąłem tego pod uwagę i troszeczkę kiełbaskę przesoliłem. Jeżeli chodzi o przygotowanie wstępne mięska, no to łopatkę zmieliłem na oczkach średnich, a na oczkach grubych, takich dość dużych, zmieliłem właśnie szynkę z dzika. No i tak przygotowane mięsko trzeba było zapeklować i doprawić. Jeżeli chodzi o przyprawy, jakich użyłem, to był to owoc jałowca, ponieważ to miała być kiełbasa myśliwska, podsuszana, taka dość aromatyczna. Tego jałowca poszło dość sporo. No tutaj jałowiec, no na oko, ja jeżeli chodzi o przyprawy, no to z reguły daję na oko, może to nie jest najmądrzejsza decyzja, ale tak czuję, tak mi się wydaje, że będzie ok. No i było całkiem ok, więc dałem jałowiec, dałem czomber suszony. Kolejnym składnikiem był czarny pieprz w ziarnach, odrobina rozmarynu, no i to wszystko dość mocno, na taką praktycznie, że na pył, rozgniotłem w moździerzu i tak oto przygotowano właśnie przyprawy ziołowe. Wsypałem do mięska, do tego poszła czerwona wędzona papryka, to jest przyprawa, którą bardzo mocno lubię. Dodatkowo ten suszony czosnek granulowany. No tutaj czosnku bardzo dużo dałem, bo no lubię czosnkowe kiełbaski. No i oczywiście majeranek, bez którego uważam, że taka kiełbasa nie mogłaby się obyć. Do wszystkiego dolewamy zimnej wody. Na kilogram, myślę, że na 2 kg mięsa, myślę, że 200 gram zimnej wody, 200 ml zimnej wody to jest taka odpowiednia ilość. No i jeszcze warto byłoby dosypać peklo soli. Myślę, że dobrą praktyką jest takie 8 do 10 maksymalnie gram na kilogram mięsa przygotowanego. No i potem wyrabiamy to mięsko dość długo, no myślę, że 20 minut to jest taka minimalny czas wyrabiania tego mięsa. Chodzi o to, żeby mięso było na tyle dobrze wyrobione, że nie będzie nam się odklejało od ręki. Jeżeli sobie zrobimy kulkę w ręce, to ta kulka nam się nie będzie odklejała. No i na 2 dni do lodówki takie mięsko idzie właśnie do marnowania, do peklowania, zawinięte folią spożywczą, taką oddychającą, żeby właśnie przeszły wszystkie składniki. Potem przystępujemy do nadziewania. Ja miałem jelita wieprzowe cienkie, uznałem, że to będzie akurat. Nie mam żadnego wyspecjalizowanego sprzętu, no, mieszkam w dość małym mieszkaniu, jeżeli chodzi o wyroby domowe, nie mam gdzie tego sprzętu trzymać, więc zwykłą maszynką Zelmera z nadziewarką do kiełbaski da radę oblecieć. Wyszły mi 4 takie ładne krążki, no i te krążki poddałem wstępnemu podsuszaniu, czyli powisiały sobie, znaczy poleżały sobie na kratkach u mnie przez no właściwie 2 dni na takich kratkach. Ja mam taką wędzarkę balkonową i na tych kratkach od wędzarki balkonowej poleżały sobie u mnie 2 dni, żeby podeschła. No ona też sobie tam troszeczkę tak jakby pofermentowała w tych jelitkach, jeszcze popracowało, no i podeschła przede wszystkim. Ta woda, którą dolałem, odparowała, kiełbaska zmieniła swoją objętość, troszeczkę wyschła. No i potem przystąpiliśmy do takiego wędzenia. No właściwie to nie jest wędzenie, bo ja nie mam warunków na wędzenie. Mam taką małą wędzarkę balkonową z Browinu. Balkonu też nie posiadam, więc robiłem to na balkonie. No i nasypałem płatki bukowo-olchowe. No i takiej temperaturze
72-75 stopni, no troszeczkę było wiecznie, więc ciężko było tą temperaturę utrzymać. Kiełbaska sobie 3 godzinki w takim w aromacie dymu przebywała. No i no niestety, jeżeli chodzi o taki typ wędzenia, no to potem trzeba było to poddać parzeniu. Kiełbaskę parzyłem ją w temperaturze 80 stopni przez 40 minut. No i potem ona sobie wylądowała u mnie na takim prowizorycznym kijku do podeschnięcia. No i powisiała sobie jeszcze dobę w korytarzu. Potem zapakowałem sobie taką kiełbaskę próżniowo i w jakichś mniejszych porcjach, i można ją dodawać do bigosu, do barszczu wielkanocnego. Dodawałem akurat tą kiełbaskę, do bigosu zresztą też. No i też wyśmienicie smakuje, jako wziąć kiełbaskę po prostu do ręki z chlebkiem sobie zjeść. Bardzo fajna kiełbaska. No popełniłem taki błąd, że kiełbaskę troszeczkę przesoliłem i była odrobinę za słona. No i można było troszeczkę ją jeszcze lepiej podwędzić, no ale tak jak mówię, warunki do wędzenia mam jakie mam. Nie było to mistrzostwo świata, bardziej to była taka obróbka termiczna w obecności dymu niż prawdziwe wędzenie. Ale polecam eksperymentować, polecam się bawić.